dobry, Agnieszka Baron. Oglądacie Państwo kolejny odcinek programu Studio Prasowe. Dzisiejsze wydanie będzie bardzo pracowite. Porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby znaleźć pracę. Porozmawiamy o specyfice rynku pracy w Gliwicach. Moim i Państwa gościem jest dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Marek Kuźniewicz. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. I będzie mi także towarzyszyć Andrzej Wawrzyczek z magazynu E-Imperium. Panowie, w zeszłym roku, pod koniec w zasadzie zeszłego roku doszło do takiego symbolicznego wydarzenia. Otóż stopa bezrobocia była wyrażana wartością jednocyfrową. Wtedy ekonomiści mówili, że o jak fajnie, o jak fajnie. Teraz już ta stopa bezrobocia tą dziesiątkę symboliczną przekroczyła. Jeśli chodzi o wartość stopy dla województwa śląskiego, jest to 8,5. Gliwice to jest 5,6. To jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że to jest jedna z niższych stop bezrobocia w województwie śląskim. Przed nami, w sensie z niższymi tymi wartościami, są tylko Katowice, Tychy i Bielsko-Biała. Skąd takie dobre wyniki? Czy gliwicki rynek pracy jest jakiś taki specyficzny? Dlaczego tutaj jest, można powiedzieć, tak dobrze? Tu trzeba jeszcze dodać, że nasze otoczenie bezpośrednie, czyli Zabrze, gdzie jest stopa powyżej 10%, Bytom, gdzie jest powyżej 17%, powiat rybnicki powyżej 10%, czy Tarnowskie Góry blisko 10%, powoduje, że Gliwice są taką enklawą. Ale może dwa, trzy zdania historii. Trzeba pamiętać, że lata 90. dla miasta Gliwice to był bardzo ciężki okres, naprawdę bardzo trudny, o wiele trudniejszy niż dla miast sąsiednich. Padały huty, huta Gliwice, kopalnia Gliwice, zapaść Buma Rubabendy, likwidacja biur projektowych, biur chemicznych. To powodowało, że w latach 90. w Gliwicach było ponad 20% bezrobocia. Proszę sobie zdać sprawę, jaka to jest skala problemów dla mieszkańców, dla służb, które się tym zajmują. I oto w momencie, kiedy pojawiła się strefa ekonomiczna, kiedy pojawił się Opel, zaczął przyciągać kolejne firmy. W ciągu niecałych 20 lat Gliwice spadły w stopie bezrobocia do tego poziomu, o którym wspominamy, ale też w rankingach, i to całkiem liczących się rankingach, są w tej chwili na bodajże 19 miejscu w kraju pod względem jakości życia mieszkańców. Pod wieloma względami, niskiej stopy bezrobocia, niskiej ilości osób pobierających świadczenia socjalne, niskiej przestępczości, no i wreszcie to, co jest najważniejsze, węzeł transportowy rangi krajowej, który powoduje dotarcie i do lotniska międzynarodowego, i do naszej granicy zachodniej, co powoduje z kolei łatwość w lokalizowaniu się inwestycji na naszym terenie. Czyli to wszystko, ten cały konglomerat różnego rodzaju działań spowodował, że w ciągu 20 lat staliśmy się miastem przodującym pod względem jakości życia, pod względem zainteresowania inwestorów, inwestowanie w naszą gospodarkę lokalną, zwłaszcza tutaj mówimy o branży motoryzacyjnej. Także ta sytuacja jest bardzo ciekawa. Z punktu widzenia naszego miasta i naszych obywateli jest bardzo ciekawa i bardzo korzystna, nie ukrywam. Ja myślę, że to też nie jest przypadek, że w tej pierwszej czwórce, o której wspomnieliśmy, są dwa miasta z najbardziej rozbudowanymi strefami ekonomicznymi, czyli Gliwice i Tychy. No Katowice, wiadomo, jako centrum aglomeracji te wszystkie urzędnicze chociażby stanowiska koncentruje. No i Bielsko-Biała, która ma takie tradycje też tego byłego miasta wojewódzkiego i jakiegoś tam naturalnego centrum regionu dla tego tak zwanego Podbeskidzia. Natomiast no to ten rozwój tej infrastruktury drogowej, o której mówiliśmy, no to też wpływa na to, że Gliwiczanom coraz łatwiej jest poszukiwać pracy także poza Gliwicami. Coraz łatwiej się jest dojeżdżać gdzieś do tej pracy i też to też może wpływać na zniwelowanie tego. Tak, to działa w dwie strony. Z jednej strony strefa ekonomiczna uznana, katowicka strefa ekonomiczna uznana za najlepszą w Europie i chyba drugą bodajże na świecie w najnowszym rankingu, przyciąga pracowników, tam jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi zatrudnionych wokół strefy również na naszym terenie, ale
ale trzeba sobie zdawać sprawę, że tylko 50, góra 60% tych pracowników to są gliwiczanie w naszej strefie ekonomicznej. Dlatego, że przyciągamy pracowników właśnie z sąsiednich miast, tych, gdzie jest wysoka stopa bezrobocia, ale nawet z Opolszczyzny. Ale z kolei gliwiczanie dzięki tej rozbudowanej infrastrukturze drogowej przemieszczają się za zatrudnieniem choćby w kierunku centrum województwa, w kierunku Katowic. Także no jest, to jest tak zwana elastyczna przestrzenność zasobów pracy. Tak to się nazywa w analizach socjologiczno-ekonomicznych, co zapewne ma, przynosi ogólnie dobre rezultaty, ponieważ jest wymienność kadr, wymienność myśli, wymienność jakichś tam pomysłów na działalność. No i to procentuje. Miasto Gliwice promuje się właśnie jako Polska Dolina Krzemowa. To tutaj właśnie są zakładane kolejne startupy związane właśnie z branżą komputerową, informatyczną. Ale czy właśnie pójście w tą stronę jest dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy zagrożeniem czy szansą? I tak, i tak. Dzięki Politechnice między innymi oraz tworzonym dodatkowym warunkom na terenie miasta powstaje mnóstwo firm o high-techu, o wysokim poziomie działalności, przyciągających najlepszych specjalistów. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to są specjaliści młodzi, często kończący Politechnikę Śląską, którzy dzięki temu nie trafiają do rejestrów urzędów pracy. Wobec tego my mamy z tego korzyści, bo jak gdyby nie musimy my działać w kierunku poszukiwania im zatrudnienia. Natomiast to nie ma wprost przełożenia na sytuację ludzi, którzy już są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, choćby z tego względu, że blisko 30% tych osób to są osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Prawie 50% osób, czy nawet nieco powyżej 50%, to są osoby, które są długotrwale bezrobotne, czyli co najmniej 12 miesięcy w naszych rejestrach, a więc oddalają się od rynku pracy. I ten rodzaj inwestycji, ten rodzaj wsparcia dla nich bezpośrednio przełożenia nie ma. Ale jak mówię, my generalnie na tym korzystamy, ponieważ młodzi ludzie z wykształceniem technicznym zwłaszcza korzystają właśnie z tego, o czym pani przed chwilą wspominała. Z drugiej strony jest ten taki problem, że z kolei jak się idzie w tą monokulturę techniczną, no to pojawia się problem z kolei z perspektywami dla osób, które może mają mniej uzdolnień technicznych, gdzieś tam w stronę tych bardziej humanistycznych nauk się kierują. No i dla nich, no one poniekąd potem są zmuszone, żeby gdzieś szukać tej pracy poza Gliwicami. Jest to wskazówka do wyboru kierunku kształcenia jak najbardziej tych osób. Właśnie wspomniał pan o tych grupach bezrobotnych, którzy no, korzystają z waszych usług. Jakie są, na co mogą liczyć z waszej strony? Jakie są formy aktywizacji, narzędzia? No i o jakich pieniądzach tutaj się mówi? Jakie jest przełożenie, po prostu skuteczność tych narzędzi? Środki, jakimi dysponujemy, są niebagatelne. W ubiegłym roku było to ponad 14, blisko 15 milionów złotych na formy aktywizacyjne. W tym roku jest to niecałe 3 miliony więcej, więc nowa władza jakby zabezpiecza nas w dodatkowe środki. Programy, na jakie mogą liczyć. Wspomniałbym właśnie o tej grupie dla nas najtrudniejszej, czyli osoby oddalone od rynku pracy, tak to jest nazywane fachowo. Od tego roku mamy taki program pod nazwą Zlecania Działań Aktywizacyjnych, kiedy to w drodze konkursu wybrana została firma zewnętrzna, która za wynagrodzeniem będzie aktywizowała osoby oddalone od rynku pracy. Na początek tak pilotażowo zleciliśmy im 200 osób do takiej właśnie, nazwijmy to, obróbki. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Jeżeli się rozwinie, będziemy z tego korzystali. W jaki sposób ta aktywizacja musi odbywać? Ta firma korzysta z naszych zasobów. My wybieramy klientów. A ich działania podzielone są na kilka etapów. Pierwszy to jest zdiagnozowanie ich potrzeb
i już za ten pierwszy etap otrzymują pewien procent wynagrodzenia, a potem już po tym zdiagnozowaniu potrzeb zatrudnianie. I od tego, jak długo te osoby będą zatrudniane, tym wyższe będzie wynagrodzenie dla tej osoby. To jest pomysł ministerialny zapisany w naszych przepisach, no a my chcemy z niego skorzystać, zobaczyć jak to się uda. Więc to jest, jak mówię, dla tej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji, ale oprócz tego mamy całe mnóstwo programów dla młodzieży do 30 roku życia. Po zmianie sprzed dwóch lat ustawy pojawiło się bardzo dużo programów dla osób do 30 roku życia. Bony stażowe, bony zatrudnieniowe, kiedy wspieramy pracodawców zatrudniających osoby do 30 roku życia. Od blisko 10 lat udzieliliśmy już ponad 3000 dotacji na działalność gospodarczą i zakładając, że tylko połowa tych osób utrzymuje się w dalszym ciągu na rynku, to mamy 1500 firm, które funkcjonują dzięki bezwrotnym dotacjom. Oprócz tego są staże dla młodych ludzi, którzy kończą szkoły, bardzo popularne staże u pracodawców. No i po mniejsze formy. W roku ubiegłym skorzystało z naszej pomocy grubo ponad 2000 osób bezrobotnych, z tego z miasta Gliwice ponad 1400 i z powiatu gliwickiego ponad 700. A jeśli chodzi o pracodawców, to z tej pomocy skorzystało ich 350, z tego 200 z Gliwic i 150 z powiatu. Wspomniał Pan o tych programach dla młodzieży, bo to też jest taki problem, że jest grupa ludzi, która odbiera dyplom, staje się absolwentem jakiejś szkoły, uczelni i w zasadzie nie udaje się im znaleźć pracy. Wejście pierwsze na rynek pracy jest trudne, a myślę, że w związku z tym wydłużeniem, przesunięciem, opóźnieniem wieku emerytalnego to się jeszcze stopniowo pogłębia prawdopodobnie. Zapewne tak, dlatego cały czas postulujemy, żeby edukacja była nakierowana na potrzeby rynku pracy. To jest kolejny problem, który w dwóch, trzech zdaniach można było mówić. W miarę rozwoju rynku pracy, w miarę rozwoju firm i zwiększania zatrudnienia, firmy będą natrafiały na pewną blokadę w znalezieniu odpowiednich pracowników o odpowiednich kompetencjach. Co jest zrozumiałe, dlatego że ubywa z naszych rejestrów osób o wysokich kompetencjach, zostają te osoby właśnie oddalone od rynku pracy. Wobec czego konieczne jest angażowanie się firm w sferę edukacji, przyciąganie pracowników, pokazywanie im dobrej strony zatrudnienia w firmach, angażowanie się w programy stażowe, w sferę edukacji, tak jak wspomniałem, na szczeblu szkolnictwa zawodowego, ale też i szkolnictwa wyższego, na przykład biura karier studenckich. To wszystko zmierza do tego, żeby jak najściślej integrować potrzeby pracodawców z możliwościami edukacyjnymi szkół, żeby to się gdzieś tam trafiało, żeby to procentowało tym, żeby jak najwięcej absolwentów szkół średnich, technicznych, zawodowych i wyższych znajdowało pracę w miarę szybko, żeby nie dochodziło do tego, o czym wspominał właśnie Pan. To może na koniec naszej rozmowy, naszego spotkania, taka złota rada właśnie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach dla gimnazjalistów, którzy w tym tygodniu właśnie zdają jeden z pierwszych, ważniejszych egzaminów w ich życiu. Za chwilę też maturzyści będą pisać swój wielki, można powiedzieć, sprawdzian, egzamin dojrzałości. Co by Pan takim młodym ludziom powiedział, co zrobić, żeby właśnie do Państwa nie trafić? Generalnie wykształcenie techniczne zdecydowanie ułatwia znalezienie pracy. Pracodawcy poszukują pracowników o tak zwanych twardych kompetencjach. Pracowników operatorów maszyn, ślusarzy, frezerów, spawaczy z różnego rodzaju uprawnieniami, kierowców z różnego rodzaju uprawnieniami. Czyli przygotować się do rynku pracy, tak, w miarę możliwości również we współpracy z pracodawcami, ale tu jest duża rola szkół i pracodawców, przygotować się do wejścia do rynku pracy tak, żeby
przynajmniej na początku nie musieć uzupełniać swoich kompetencji. Często my się zdarzamy z tym, że przychodzi do nas młody człowiek i mówi, skończyłem technikum, skończyłem szkołę zawodową, ale brakuje mi takich, takich, takich i takich uprawnień. I teraz my musimy angażować się w to i angażować przede wszystkim środki publiczne, środki Funduszu Pracy, w to, żeby te osoby przeszkalać, bądź też kierować na staże. Tymczasem, gdyby to, co wcześniej mówiłem, gdyby to zaangażowanie, wzajemne zaangażowanie firm i szkół w sferę edukacji było na większą skalę, w poważniejszym wymiarze, jak na przykład niedaleko szukając za granicą w Niemczech, gdzie jest to tak zwane dualne kształcenie zawodowe, to zapewne te młode osoby miałyby łatwiejszy start w życiu. Rola doradców zawodowych w szkołach, konsultacje z doradcami zawodowymi. Zresztą my, nasi doradcy zawodowi dość często występują na spotkaniach z gimnazjalistami, żeby właśnie pokazywać im, ukierunkowywać ich na właściwe tory. No, miejmy nadzieję, że z czasem będzie to prezentowało. Trzeba pamiętać, że na przestrzeni wielu lat myśmy doprowadzili do likwidacji wielu kierunków kształcenia, które były kompletnie oddalone od rynku pracy. I ostatnie przynajmniej 10 lat to już jest dobry kierunek, kiedy naprawdę nie ma już takich kierunków kształcenia, które by generowały wyłącznie bezrobocie. Wręcz odwrotnie, zauważamy, że dyrektorzy coraz częściej wyszukują nisze na rynku pracy i tworzą klasy, jedną klasę, pół klasy, gdzie niemalże wszyscy absolwenci mają zapewnione zatrudnienie. Coraz częściej mamy takie zapytania o opinię i jesteśmy pod dobrym wrażeniem tego mądrego podejścia dyrekcji szkół, zwłaszcza właśnie zawodowych, do tych nowoczesnych potrzeb rynku pracy. Widać, że mają dobre, coraz lepsze rozeznanie w tym, czego oczekują pracodawcy. To dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również. To teraz pora najwyższa na przegląd tygodnia. Te ostatnie dni są dosyć intensywne dla piłkarzy Piasta Gliwice. No, grają co 3 dni praktycznie. Teraz ruszyła ta runda finałowa, trzecia już po podziale punktów. Na razie 2 remisy, więc nie jest może optymalnie, aczkolwiek ten pierwszy, który remis, gdzie Piast dosłownie, Krakowia dosłownie w ostatnich minutach meczu wyrównała, to jest zupełnie inny remis niż ten z Lechem Poznań, gdy to Piast gonił dwubramkową stratę i udało się ją dogonić. A już w ten weekend kolejny mecz przyjeżdża do Gliwic Lechia Gdańsk. Będzie na pewno znowu ciekawie. Możemy od razu wspomnieć, że w miesięczniku magazynie E-Imperium Jakub Szmatuła na okładce i później też w takim długim wywiadzie, gdzie... Co ci ciekawego powiedział prywatnie? Dużo bym ciekawych rzeczy powiedział, bo i swoją córeczką się pochwalił i tym, jak spędza czas ze swoimi najbliższymi, że lubią jeździć w góry, najchętniej do Szczyrku, gdzie bardzo dużo czasu spędzają. Oczywiście o sporcie, o swojej postawie w tym sezonie też sporo opowiada, o historii, bo już w Gliwicach za niedługo będzie 10-lecie swojej gry świętował. Także no, jest dużo ciekawego. A dzieje się też nie tylko w Ekstraklasie, bo też w niższych ligach piłkarskich. Telewizja Imperium ostatnio podpisała nawet umowę partnerską z LTS-em Łabędy. Też na tych meczach jesteśmy obecni. Nagrywamy i kibicujemy oczywiście. Tak, ostatnio 6-0 z lokalnym rywalem Fortuną Gliwice. Bardzo ciekawy mecz, choć w strugach deszczu. Ale ci kibice, którzy przyszli, na pewno nie żałowali. Tak, miniony tydzień to też powrót tematu górniczego. Wczoraj, czyli w środę, podpisano porozumienie ze stroną społeczną. Można też wypełniać pity w magistracie i dowiadywać się, jak to zrobić, zasięgać fachowej wiedzy. Badaliśmy też, z tego co wiem, jak wygląda wypłacanie 500+ programu, tak, w Gliwicach. I ponoć nie ma problemów. To dobrze. Tak, i jeszcze w zasadzie problematyczny pojawił się temat w niedzielę. Cyrk na lotnisku. Tak, czy cyrk powinien być ze zwierzętami, czy bez zwierząt. Tam się kilkanaście osób pojawiło z transparentami, protestując przeciwko
tej nieludzkiej, ich zdaniem, rozrywce, jaką jest cyrk ze zwierzętami, z tresurą, gdzie ten treser, ich zdaniem, z batem nad tymi zwierzętami stoi i je tam zmusza do jakichś dziwnych sztuczek typu słoń stojący na dwóch przednich nogach. No a z drugiej strony są ci cyrkowcy, którzy odpowiadają, że to absolutnie już nie tak wygląda, że tam żadnego bata, żadnej przemocy nie ma, że to jest wszystko na podstawie takiej bezwarunkowej miłości tego słonia czy innych zwierząt do opiekuna. Zresztą mieliśmy okazję obejrzeć te kulisy, jak to tam te zwierzęta po tym lotnisku sobie faktycznie chodzą. Ludzie mogą spokojnie to wszystko oglądać, tam też żadnej za bardzo tajemnicy nie ma. No i jest faktem, że przed cyrkiem protestowało kilkanaście osób, a w środku no, co najmniej z 10 razy więcej oglądało te występy. Skoro już właśnie jesteśmy na lotnisku, no to tak jakieś 2 tygodnie temu studio prasowe właśnie, że tak powiem, tam się kręciło, no i tutaj znowu... No, potem zaczął kręcić się tak, na lotnisku Marian Jabłoński właśnie nakręcił swój najnowszy odcinek detektywa. Na razie detektywa. Część pierwsza, będzie część druga w przyszłym tygodniu. I właśnie tutaj też może płynnie przejdziemy do magazynu, gdzie Marian Jabłoński opisuje historię Zameczku Leśnego i ogólnie Lasu Miejskiego jako takiego terenu rekreacyjnego w Gliwicach, tego co się tam działo, bo tam się działy bardzo różne rzeczy, od piwiarni, od kabaretów, po zawody kolarskie wręcz nawet. No i było też swego czasu lotnisko pierwsze właśnie w mieście, no a później już wiadomo, ale to nie chcemy Państwu nic więcej zdradzać. A na koniec w zasadzie no, numer jeden tego tygodnia. Zupełnie świeży temat, też świeży, wczoraj. Ciepły z wczoraj, czyli nowego rektora. W zasadzie poznamy i to już za chwilę. Jest z nami nowy przyszły rektor, pan profesor Arkadiusz Mężyk, obecnie dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego. No chyba od wczoraj to dużo emocji przez pana głowę przechodziło, pozytywnych mam nadzieję. Witam serdecznie Państwa. Oczywiście wczorajszy dzień na pewno był dniem bardzo trudnym, ale było, minęło, zapominamy o tym i teraz będę skupiał się na tym, żeby uczelnię rozwijać, żeby prowadzić wszystkie te działania, które zostały zawarte w programie wyborczym. Na razie jest Pan rektorem elektem, można powiedzieć. Rektorem elektem. Tą właściwą pracę zacznie Pan we wrześniu. Od 1 września obejmuję urząd. W dalszym ciągu jestem dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego, w związku z tym staram się wypełniać swoje obowiązki aż do ostatniego dnia kadencji. No i wszystkie te mechanizmy, które w programie wyborczym zostały zaprezentowane, one są zaczerpnięte z moich doświadczeń kierowania wydziałem. W związku z tym w dalszym ciągu będę te mechanizmy doskonalił na wydziale, żeby je później przenieść na całą uczelnię. Tak, został Pan, można powiedzieć, obdarzony dosyć sporym kredytem zaufania wśród Pana wyborców, no bo w zasadzie 2 razy więcej głosów Pan otrzymał niż kontrkandydat, czyli profesor Adam Czornik. Czy to Pana właśnie będzie dodatkowo zachęcać do tego, żeby jeszcze intensywniej działać od września? Tak, oczywiście takie duże poparcie jest z jednej strony bardzo dobrym sygnałem dla mnie, że program wyborczy, który zaproponowałem, program bardzo przyjazny, program oparty na rozwoju całej społeczności akademickiej, jest programem, którego ta społeczność akademicka oczekuje i wszyscy, wydaje mi się, że zrozumieli tezy główne tego programu, że przez budowanie przyjaznych więzi w uczelni jesteśmy w stanie budować prestiż uczelni poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydaje mi się, że to było najważniejszym elementem tego wszystkiego. Pozytywna kampania, pozytywna energia i stawianie na ludzi, na wszystkie pozytywne cechy z tym związane. Tak, tutaj mam właśnie, drodzy Państwo, no, ten program, o którym Pan rektor opowiada. I właśnie, uczelnia przyjazna i prestiżowa, stawiam na ludzi, stawiam na rozwój. Jak to jest z tą Politechniką Śląską? Pan jest Pan dziekanem jednego z ważniejszych, już teraz można powiedzieć śmiało, wydziałów. Jak jest i jak będzie właśnie za te 4 lata? No bo jak jest, no to na przykład możemy sobie sprawdzić w rankingu ogólnopolskim perspektyw za 2015 rok. No tutaj Politechnika wśród uczelni technicznych w Polsce jest na 7 miejscu, a wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce no jest 22. Czy będzie lepiej?
Jestem pewien, że będzie lepiej. To zresztą jest główny cel mojego programu wyborczego. Ja te rankingi bardziej szczegółowo analizuję. Jeżeli nawet spojrzymy na kryteria, które złożyły się na tą siódmą pozycję, to bardzo ważnym kryterium jest prestiż uczelni. Jeżeli Państwo spojrzycie, to Politechnika Śląska jest jak na czwartym miejscu pod względem prestiżu w Polsce. To, że jest na siódmym miejscu, nie wynika z tego, że coś zostało zaniedbane. Po prostu inne uczelnie bardzo szybko zaczęły rozwijać pewne obszary istotne z punktu widzenia działalności uczelni i te właśnie obszary spowodowały, że ich wskaźnik sumaryczny był wyższy niż wskaźnik naszej uczelni. Natomiast czwarte, prestiżu się nie da zbudować w ciągu roku, dwóch, trzech czy czterech. Widać, że uczelnia ma ugruntowaną pozycję i musimy tylko zadbać o zbudowanie tych wskaźników, które spowodowały, że inne uczelnie nas przeskoczyły. A mamy ku temu świetne warunki, świetne możliwości, bo te wskaźniki, które należałoby poprawić, to jest przede wszystkim wskaźnik innowacyjności. Mamy doskonałą lokalizację. Gliwice w tej chwili pod względem infrastruktury drogowej są chyba najlepiej skomunikowanym miastem w Polsce. Nie ma drugiego takiego układu komunikacyjnego, jakie posiada Gliwice. To jest dostęp do lotniska, dostęp do kolei, nie mówiąc już o autostradach i wszystkich trasach. Mamy specjalną strefę ekonomiczną, która stanowi ogromny potencjał i praktycznie głównie dostęp do tej strefy specjalnej ma Politechnika Śląska. My nie mamy tutaj konkurencji, która by w tym obszarze działała, więc musimy to wykorzystać. Firmy działające w strefie są bardzo zainteresowane rozwijaniem takiej współpracy. Niedawno podpisaliśmy umowę z General Motors o współpracy całej uczelni. Ja tę współpracę staram się rozwijać na poziomie wydziału już od kilku lat. Dlatego też mówię, że wiele elementów strategii Politechniki wywodzi się z moich doświadczeń, które zaczerpnąłem z działalności na wydziale. Wydział w ciągu czterech lat ze średniego wydziału Politechniki w tej chwili jest największym wydziałem pod względem kadry pracowników samodzielnych i pod względem liczby studentów. Również pod względem takim prestiżowym postrzegania w przemyśle jesteśmy dobrym wizerunkiem Politechniki. Każdy rozpoznaje znaczek wydziału, który tutaj w klapie mam w tej chwili i to logo już stało się takim synonimem dobrej współpracy, bo mamy takie już efekty tej współpracy, że zgłaszają się do nas firmy, z którymi my bezpośrednio kontaktu nie mieliśmy, a te firmy dowiedziały się od innych firm, z którymi współpracuje wydział, że tutaj warto przyjść, bo tu jest przyjazna atmosfera i tutaj można nawiązać współpracę. Nawet firmy pomiędzy sobą traktują nas jako taką platformę porozumienia i chcielibyśmy, żeby tak uczelnia też była postrzegana. Czyli już taka reklama idzie w świat, właśnie też wspomina Pan o wizerunku. W sumie pokutuje też takie myślenie, że czasem przejęzyczy się ktoś, mówi Politechnika Gliwicka, w sensie no, Politechnika Śląska no, w Gliwicach, no tutaj bije serce tej uczelni, tutaj jest najwięcej wydziałów, studentów. No i właśnie, co się pod Pana rządami zmieni dla studentów? Dla studentów. Czy będą łatwiejsze kolokwia na przykład? Nie, myślę, że droga do budowania prestiżu nie polega na ułatwianiu warunków studiowania, tylko na oferowaniu ciekawszych kierunków studiów, ciekawszej oferty dydaktycznej. No, położenie uczelni z jednej strony jest bardzo ciekawe, bo wspominałem już o tym układzie komunikacyjnym i o specjalnej strefie ekonomicznej. Z drugiej strony jesteśmy położeni między dużymi ośrodkami akademickimi, które posiadają prestiżowe uczelnie, więc tutaj pod tym względem nie mamy żadnej wątpliwości. No, jedyna możliwość konkurowania z takimi uczelniami, pozyskiwania kandydatów, to jest poprzez ciekawą ofertę dydaktyczną i przez unikatowe kształcenie. Pod tym unikatowym kształceniem rozumie zarówno ciekawe kierunki i programy studiów wynikające na przykład ze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, chociażby z tymi firmami, które są w strefie ekonomicznej. Gliwice w tej chwili mają bardzo dobre zaplecze w przemyśle zaawansowanych technologii. Tu jest przemysł IT, tu jest przemysł samochodowy. Mamy sporo firm z branży obronnej w okolicy.
To są te firmy, które w najbliższym czasie będą rozwijały swój potencjał, będą potrzebowały kadrę inżynierską i będą potrzebowały także ekspertów w postaci pracowników, którzy będą w stanie realizować projekty wspólne, generować tematy projektów. W związku z tym wydaje mi się, że mamy doskonałą okazję, żeby tę uczelnię rozwinąć, tylko musimy po tę okazję sięgnąć, musimy wykorzystać. W jaki sposób ma Pan w planie spędzić te najbliższe kilka miesięcy, jakby przygotowując się do tej nowej roli? No, z jednej strony jestem przez cały czas dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego, więc nie mogę porzucić wydziału nagle ze względu na to, że zostałem rektorem elektem, więc do ostatniego dnia kadencji będę bardzo intensywnie działał na rzecz rozwoju wydziału. I tak jak już wspomniałem na samym początku, wiele mechanizmów, które udało się zrealizować na wydziale, zamierzam zaszczepić w całej uczelni. Chcemy stworzyć w ogóle taką radę dobrych praktyk akademickich, żeby wykorzystać doświadczenia pracowników z różnych wydziałów, którzy odnieśli sukces w jakichkolwiek działaniach zmierzających do budowania prestiżu uczelni, do rozwoju uczelni. I chcemy te dobre praktyki przenosić na wszystkie jednostki podstawowe. Więc no, ten okres do rozpoczęcia kadencji to na pewno jest okres działań takich organizacyjnych, analitycznych, przygotowania. Najważniejszy w tej chwili to jest przygotowanie procesu kształcenia, który będzie od 1 października. Więc w tej chwili jesteśmy tuż przed rozpoczęciem naboru na studia. I musimy zadbać o to, żeby jak najwięcej kandydatów wybrało Politechnikę Śląską z pełnym przekonaniem, że to jest dobra oferta i że da im dobre wykształcenie i w przyszłości dobrą pracę, bo to jest dla takiego młodego człowieka najważniejsze, prawda? Byłem ostatnio na dniach otwartych, to ta aula główna, drzwi się nie zamykały, bo nie dało się tych wszystkich kandydatów chętnych do tam zmieścić. I to jest najbardziej pozytywne, że aula na 500 osób jest za mała, żeby zmieścić wszystkich zainteresowanych. Łącznie z miejscami stojącymi. Łącznie i siedzącymi na schodach, prawda? Na całe szczęście są schody betonowe, w związku z tym nie grozi to katastrofą budowlaną. Natomiast jeżeli już mówimy o tych dniach otwartych, była tam szkoła akurat z Piekar Śląskich, była prezentowana drukarka, prawda, która została wykonana przez jednego z uczniów tej szkoły i była to ten uczeń został zainspirowany przez wykład naszego profesora z Politechniki w ramach właśnie takiej aktywnej promocji, która polega na tym, że my nie tylko przygotowujemy piękne foldery i rozdajemy na targach edukacyjnych, ale jeździmy do szkół, rozmawiamy z kandydatami przyszłymi, z uczniami jeszcze. Staramy się również realizować dla nich ciekawe zajęcia, wykłady. Na przykład dywan Sierpińskiego. Dywan Sierpińskiego, tak. Bardzo ciekawym przykładem był. I nawiasem mówiąc, po tej imprezie na Facebooku jeden z uczestników, który był akurat w wieku takim, że miał podejmować decyzję o rozpoczęciu studiów, napisał, mówi, no ja już chciałem wyjechać z Gliwic, ale mówi, jak zobaczyłem, co się tutaj dzieje, ile ciekawych rzeczy, mówi, to ja tutaj zostaję. Mówi, tu są ludzie, którzy są zaangażowani w to, którym się chce. I na tym chcemy budować prestiż uczelni i tę współpracę. Także myślę, że to są właśnie te dobre praktyki, które chcemy zaszczepiać wszędzie. To w takim razie jeszcze raz Panu bardzo gratulujemy. Co życzymy czasu na odpoczynek też, bo to też jest bardzo ważne. Z tego co wiem, lubi Pan podróżować po Polsce, także wakacje też, żeby Pan chwilę odpoczął. I co? Życzymy później od 1 września intensywnych działań. Będziemy oczywiście Pana sprawdzać. Dziękuję żeby nie bardzo. Było. Na to liczę. A myślę, że poparcie mam w tym programie bardzo dobre i tylko chodzi o to, żeby nie zmarnować tego. To tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za tydzień.